Czekaliśmy na ten dzień jak na świętego Mikołaja. Wznowienie treningów przez piłkarzy Ekstraklasy miało być przełomem i znakiem, że powoli wracamy do życia sprzed pandemii. Sylwia Dekiert, dobry wieczór. Zapraszam na program Gramy Dalej. Z nim. Dobry wieczór, Maćku. Dobry wieczór, witam wszystkich. Powiedz, czy po dzisiejszym dniu brakuje ci już tej pewności, że Ekstraklasa ruszy pod koniec maja? Wykonane za późno, w końcu w przeddzień treningów. No właśnie trochę się zdziwiłem, że niemal o tydzień wcześniej pozwolono jednak w dużej grupie 13-osobowej plus trener trenować, a te badania wykonano w ostatniej chwili. No ale to, że jestem zdziwiony i rozczarowany, niczego nie zmienia. Stało się jak się stało. Najważniejsze, żeby teraz bardzo szybko zrobiono wszystkim te testy, które dadzą już jasną odpowiedź, czy ludzie są chorzy, czy zdrowi, czy też po prostu już przeszli bezobjawowo zakażenie i czy mogą trenować, bo to jest też bardzo ważne, żeby jednak jeśli zaczniemy grać 29 maja, to żeby zacząć grać po jakimś dłuższym okresie treningów. Przecież wiadomo, że to będzie rywalizacja w takich zagęszczonych terminach. Krótkie będą przerwy między meczami. Niewiele dni będzie dzieliło jeden mecz od drugiego i kolejnego. I będzie się nakładało zmęczenie na organizmy piłkarzy. Muszą być do tego przygotowani. Inaczej po prostu będą się sypały kontuzje takie nawet niespowodowane przez tych, którym testy dały niejednoznaczną odpowiedź. Te kciuki trzymać będę przez 48 godzin. Pozostaje nam czekać i życzyć zdrowia naszym piłkarzom. Maciej Szczęsny, bardzo ci, Maćku, dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Czekamy na wznowienie treningów Ekstraklasy. Za to jutro niemiecki rząd wydał... To jutro, a za chwilę dokument bracia o filarach koszykarskiej reprezentacji Jugosławii. Vlade Divaciu i Drażenie Petroviciu. I to wszystko, co we wtorek przygotowali dla Państwa dziennikarze TVP Sport. Jutro gramy dalej. Czekamy na Państwa o 22:00. Do zobaczenia.